Witam Państwa bardzo serdecznie. Tematem mojego wykładu jest tomografia komputerowa po operacji tętniaka aorty piersiowej, co jest normą, a co patologią. Podstawową metodą w ocenie pooperacyjnej u pacjentów po operacji tętniaka aorty piersiowej jest tomografia komputerowa. Technika badania zależy od wskazania oraz od tego, czy jest to badanie pierwszorazowe, czy badanie kolejne. W przypadku wykonywania badania pierwszego po operacji zawsze powinniśmy wykonać badanie bez kontrastu, a następnie badanie angio-TK. Powinno być to badanie bramkowane EKG, zwłaszcza w przypadku oceny opuszki czy aorty wstępującej, z tego powodu, że badanie bramkowane EKG pozwala nam na eliminację artefaktów ruchowych. W przypadku wykonywania badania w technice dwuenergetycznej mamy możliwość wykonania badania tylko po kontraście i uzyskania wirtualnych obrazów bez kontrastu. W przypadku podejrzenia nieszczelności, zespolenia przecieku i wykonania badania tylko po kontrastu, powinniśmy to porównać z badaniem poprzednim. Natomiast jeżeli nie dysponujemy badaniem poprzednim, powinniśmy wykonać badanie w fazie opóźnionej. Następnie, proszę Państwa, wykonujemy rekonstrukcje wielopłaszczyznowe. Oceniamy zarówno w rekonstrukcjach wielopłaszczyznowych, jak również przydatne są do oceny, prawda, pacjentów po operacji rekonstrukcje objętościowe. Znajomość podstawowych technik operacyjnych, które są stosowane w przypadku operacji, czy to rozwarstwień aorty, czy tętniaków aorty, jest bardzo istotna z tego powodu, że pozwala nam ona na często na uniknięcie jakichś podstawowych błędów. Podstawową metodą operacji w przypadku pacjentów, którzy mają tętniaka aorty wstępującej lub rozwarstwienia, które nie obejmuje nam opuszki, jest wstawka nadwieńcowa. Zespolenie proksymalne wykonywane jest powyżej opuszki nad tętnicami wieńcowymi, natomiast zespolenie dystalne jest wykonywane w aorcie wstępującej. Zwykle jest to poniżej odejścia pnia ramienno-głowowego. Oczywiście ta długość tej protezy zależy od długości tętniaka, który był usuwany. Tu Państwo widzicie w rekonstrukcji taką objętościową, trójwymiarową. Widzimy opuszkę aorty. Nad opuszką aorty widoczne jest zespolenie proksymalne, proteza aorty wstępującej i zespolenie dystalne poniżej odejścia pnia ramienno-głowowego. W przypadku, proszę Państwa, operacji Bentala czy operacji Bental de Bono, ta operacja wykonywana jest u pacjentów, którzy mają tętniaka opuszki i aorty wstępującej, jak również istnieje konieczność, prawda, wymiany zastawki aortalnej. Wszczepiany jest konduit, który składa się z protezy dakronowej i z mechanicznej zastawki, który wszywany jest w pierścień aortalny oraz do dystalnego odcinka aorty wstępującej z reimplantacją tętnic wieńcowych, które są, prawda, reimplantowane do protezy naczyniowej. Tu Państwo macie na schemacie pokazane taką protezę, taki konduit, prawda, a więc proteza dakronowa z zastawką. I tutaj widoczne są, prawda, przeszczepione, reimplantowane tętnice wieńcowe, rekonstrukcja objętościowa, prawda, gdzie widzimy zastawkę, widzimy, prawda, protezę aorty wstępującej i, prawda, przeszczepione do tej protezy tętnice wieńcowe. W przypadku konieczności wykonania operacji, która obejmuje zarówno operację, zarówno aortę wstępującą, jak i łuk, stosowane są różne techniki w zależności od, prawda, możliwości technicznych, w zależności od wskazań i możemy mieć protezę aorty wstępującej z częściową, prawda, protezą łuku aorty i tak jak Państwo tutaj widzicie z protezą pnia ramienno-głowowego, możemy mieć przeszczepione naczynia dogłowowe na tak zwanej wyspie, czy całkowita proteza, która obejmuje zarówno aortę wstępującą, łuk, jak i również początkowe odcinki naczyń dogłowowych. I tutaj pacjent z protezą właśnie nadwieńcową, która obejmuje aortę wstępującą, łuk aorty z przeszczepieniem naczyń dogłowowych na tak zwanej wyspie lub przykład innego pacjenta też proteza aorty wstępującej łuku z protezą, z przeszyciem takich naczyń dogłowowych do protez, które, prawda, odchodzą od protezy
uku aorty. W przypadku pacjentów, którzy mają tętniaka uku aorty i aorty zstępującej, możemy wykonać operację typu elefant trunk, która składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap polega na chirurgicznej wymianie uku aorty z pozostawieniem w aorcie zstępującej wolnego końca protezy naczyniowej. I drugi etap, który polega na wszczepieniu wewnątrz naczyniowo stent graftu. Ten tętniak aorty zstępującej, prawda, jest zaopatrzony za pomocą stent graftu, który fiksuje się do graftu pozostawionego w aorcie zstępującej. Tu Państwo macie na schemacie pokazany właśnie ten pierwszy etap, gdzie jest w aorcie zstępującej pozostawiony graft i następnie do tego graftu doszczepiany jest stent graft i tu jest rekonstrukcja trójwymiarowa po pierwszym etapie, prawda, gdzie widzimy tętniak aorty zstępującej, wewnątrz znajduje się ten graft i już całkowita wymiana, prawda? Tutaj pacjent miał również protezę, operację Bentala najpierw wykonaną z przeszczepieniem naczyń wieńcowych, następnie właśnie miał wykonaną operację łuku aorty i z tym graftem i następnie wszczepiony stent graft i tu Państwo widzicie zespolenie, praktycznie mamy wymienioną całą aortę piersiową. I operacja Davita, która polega, jest to wymiana opuszki aorty na protezę dachronową przy zachowaniu własnej zastawki aortalnej. Najpierw wypreparowuje się zastawkę aortalną, a później wszczepia się ją właśnie do protezy dachronowej z przeszyciem tętnic wieńcowych do graftu. Prawda? Zaletą tej operacji jest to, że pacjent ma własną zastawkę aortalną i tu Państwo widzicie tę protezę dachronową, gdzie wszczepiona jest natywna własna zastawka, a tu widzimy, prawda, przeszczepione tętnice wieńcowe. Operacja ROSA wykonywana jest u pacjentów, którzy mają u dzieci czy młodych dorosłych lub prawda, u pacjentów, którzy mają stenozę zastawki aortalnej. Operacja ta polega na przeszczepieniu własnej zastawki tętnicy płucnej autograftu w miejsce chorej zastawki aortalnej, natomiast miejsce tętnicy w miejsce zastawki płucnej i drogi odpływu prawej komory wszczepiony jest homograft, najczęściej jest to homograft płucny. Powikłaniem tego typu operacji są często tętniaki autograftu, tak jak Państwo tutaj widzicie, pacjent po operacji ROSA, widzimy właśnie takie poszerzenie się tego autograftu płucnego. Czasami może dochodzić do rozwarstwienia, tak jak to jest inny pacjent, u którego właśnie doszło do rozwarstwienia autograftu, prawda, który został przeszczepiony w miejsce zastawki aorta. Warto, proszę Państwa, jest wspomnieć o manewrze Cabrola. Obecnie wykonywany jest rzadko, ale zdarzają jeszcze się pacjenci, którzy przychodzą na badania kontrolne po takiego typu operacji. Tutaj ta proteza aorty wstępującej obszywana była workiem tętniaka i worek tętniaka zespolany był z uszkiem prawego przedsionka. Nieznajomość tej techniki operacji mogła stwarzać problemy w ocenie, gdyż, prawda, mogliśmy tutaj rozpoznać tętniaka takiego rozwarstwiającego z, prawda, wykrzepionym, z poszerzonym kanałem fałszywym, w związku z czym ta informacja, którą powinniśmy, prawda, uzyskać w skierowaniu jest bardzo istotna. Proszę Państwa, tak jak Państwu wspomniałam, najczęściej protezy są protezami dachronowymi. I w badaniu bez środka kontrastowego one są nieco hipertensyjne w stosunku do natywnej aorty. Tak jak Państwo tutaj widzicie w badaniu bez środka kontrastowego, widzimy takie hipertensyjne ściany tej protezy. Tu widzimy, gdzie ona się kończy. Natomiast jeżeli wykonamy badanie po podaniu środka kontrastowego, to ta proteza dochronowa jest nie do odróżnienia od natywnej aorty. Czasami, proszę Państwa, możemy, prawda, wiedzieć, gdzie ta proteza jest wszczepiona po zmianie, prawda, takiego zarysu ściany aorty. Czasami, proszę Państwa, w miejscu proksymalnego czy dystalnego zespolenia widoczny jest taki ring chirurgiczny, który służy po to, żeby to zespolenie było szczelne. Czasami zdarza się, że możemy mieć protezy wykonane z tkanek świńskich i zwykle te protezy są nie do odróżnienia od natywnej aorty.
Te protezy wykonywane z tkanek świńskich wstawiane są w pozycję opuszki tylko aorty, natomiast protezy dakronowe mogą służyć do rekonstrukcji całej aorty. Czasami, proszę Państwa, takie podkładki chirurgiczne, tefonowe podkładki chirurgiczne mogą stwarzać problemy w ocenie pooperacyjnej, zwłaszcza jeżeli dysponujemy tylko badaniem po podaniu środka kontrastowego, gdyż one widoczne są w postaci takich hipertensyjnych uwypukleń, zwykle na ścianie przedniej, mogą nam imitować w badaniu po podaniu środka kontrastowego wyciek kontrastu lub pseudotętniaka, tak jak Państwo tutaj widzicie. I czasami trudno jest to zróżnicować, czy jest to faktycznie nieszczelność zespolenia, jakiś wyciek kontrastu, czy podkładka chirurgiczna, jeżeli nie dysponujemy badaniem bez kontrastu. Tutaj to badanie bez kontrastu jest bardzo pomocne, gdyż zobaczcie Państwo, mamy prawda, taki hipertensyjny naddatek. W badaniu bez kontrastu widzimy, że jest to materiał chirurgiczny, prawda, a nie jest to nieszczelność zespolenia. Tak samo tutaj proszę spojrzeć, prawda, w badaniu bez kontra po kontraście możemy mieć wątpliwości, które ustępują, jeżeli widzimy badanie po podaniu, bez podania środka kontrastowego. Również, proszę Państwa, informacja na temat różnych zabiegów szczepienia różnych graftów jest bardzo istotna. W przypadku wszczepienia ECMO żylno-tętniczego czy kaniul do krążenia pozaustrojowego, te kaniule są odcinane i mogą, prawda, imitować takie pseudotętniaki. Prawda, brak informacji o tego typu zabiegu może spowodować to, że badanie zostanie opisane nieprawidłowo. Możemy tutaj opisać właśnie tętniaka na przedniej ścianie, a jest to po prostu ucięta kaniula, czy to do krążenia pozaustrojowego, czy właśnie do ECMO. Czasami, proszę Państwa, niedrożne pomosty żylne też mogą powodować takie uwypuklenia na przedniej ścianie aorty i brak informacji, że pacjent miał wykonane pomosty, może, prawda, stwarzać trudności w prawidłowej interpretacji. Zagięcie protezy, wszczepienie zbyt długiej protezy aorty wstępującej i jej zagięcie może imitować krótkie rozwarstwienie. Tutaj istotna jest ocena aorty w różnych projekcjach. Proszę popatrzeć, mamy przekrój aorty w przekroju poprzecznym, gdzie widzimy taką hipertensyjną linijną strukturę w świetle aorty, która może imitować rozwarstwienie aorty, ale ocena w projekcji czołowej czy projekcji strzałkowej pokazuje nam to, że ta po prostu proteza jest podpięta. Te małe zagięcia zwykle są bez znaczenia hemodynamicznego, ale zdarzają się długie, znaczy takie istotne zagięcia, które mogą powodować istotne zwężenie. Może tam dochodzić do powstawania skrzepin, czy pacjent może mieć anemię hemolityczną. Proszę popatrzeć tutaj. Widzimy w przekroju poprzecznym zwapnienia w ścianie właśnie tej protezy, dużą skrzepinę i zwężenie około tam 70-80% pola, prawda, przekroju tej aorty. Zobaczcie, w przekroju czołowym widzimy właśnie dużą skrzepinę w miejscu tego zagięcia. I proszę Państwa, brak informacji czy nieznajomość technik operacyjnych może również prowadzić nas do błędnej interpretacji badania. W przypadku operacji właśnie Elephant Trunk, po pierwszym etapie mamy taki wpuszczony graft do tętniaka aorty zstępującej, który może nam imitować rozwarstwienie. Popatrzcie Państwo, w przekroju poprzecznym mamy dwukanałowy przepływ w świetle aorty, co może, prawda, prowadzić do mylnych wniosków, że pacjent ma rozwarstwienie aorty. I tutaj wiedza, prawda, o typie operacji, ale również znajomość, co znaczy operacja TEPA typu Elephant Trunk, pomaga nam, prawda, uniknąć błędnego opisu. Zobaczcie, jest to badanie bez kontrastu, gdzie widzimy ten graft, który jest wpuszczony do tętniaka aorty zstępującej i w drugim etapie on zostaje, prawda, połączony ze stenograftem aorty zstępującej. Proszę Państwa, powikłania pooperacyjne mogą być powikłaniami, które będą związane z aortą,
ale mogą nam też wystąpić powikłania niezwiązane z aortą. Do powikłań związanych z aortą należy tętniak rzekomy, tętniak prawdziwy, rozwarstwienie, wszelkiego typu przecieki czy tętniaki ujść tętnic wieńcowych. Do powikłań poza aortą będzie to zatorowość płucna, krwawienie, zapalenie śródpiersia, gromadzenie się płynu wokół graftu czy rozejście się mostka. Tętniak rzekomy jest rzadkim powikłaniem po operacji kardiochirurgicznej. Najczęstszą przyczyną jest zakażenie graftu czy zapalenie śródpiersia. Rzadziej choroby takie jak zespół Marfana czy choroba Takayasu. Również, proszę Państwa, stwierdzono, że tętniaki rzekome mogą powstawać wtedy, kiedy do operacji użyto zbyt dużej ilości kleju. Najczęściej, proszę Państwa, tętniaki rzekome lokalizują się w miejscu zespolenia graftu z aortą. Może być to zespolenie proksymalne, może być to zespolenie dystalne, w miejscu zespolenia tętnic wieńcowych z graftem lub w miejscu kaniulacji aorty. Przy czym te tętniaki rzekome mogą powstawać w różnym czasie po operacji. Stwierdzono nawet, że po kilku latach od operacji mogą powstawać tętniaki rzekome. Proszę popatrzeć, tutaj mamy tętniaka rzekomego, widzimy tego wrota tętniaka rzekomego, a tu jest pacjent, który miał kilka lat po zabiegu właśnie typu elefant trunk. Doszło do powstania tętniaka rzekomego w miejscu zespolenia i zobaczcie, ten tętniak rzekomy penetrował nam w kierunku, prawda, ściany tylnej klatki piersiowej. Praktycznie można go było wyrzeć przez powłoki pleców. I inny przykład pacjentki z tętniakiem rzekomym, który powstał na tle zapalenia śródpiersia, taki wielokomorowy tętniak, prawda, penetrujący w kierunku mostka, prawda, tutaj rekonstrukcja trójwymiarowa, która też pokazuje tego wielokomorowego tętniaka rzekomego. W przypadku lokalizacji tętniaków rzekomych na przedniej ścianie, jeżeli one zlokalizowane są poniżej, w odległości mniejszej niż 2 cm od mostka, jeżeli pacjent ma reoperację, to istnieje duże ryzyko uszkodzenia tego tętniaka i krwawienia. I tu jest dziewczynka, która miała właśnie tętniaka zlokalizowanego na tętniaka rzekomego, który powstał w miejscu zespolenia. Tu widzicie Państwo podkłady kardiochirurgiczne. Powstał na przedniej ścianie aorty i on penetrował w kierunku mostka. To dziecko było w obserwacji, nie miała wykonane z powodu właśnie takiego ryzyka powikłania w postaci, prawda, uszkodzenia aorty pozostało w naszej obserwacji. Tętniaki prawdziwe, one mogą powstawać u pacjentów po operacji naprawczej opuszki aorty lub u pacjentów, u których wszczepiono protezę nadwieńcową. Najczęściej są to pacjenci z wrodzonymi chorobami tkanki łącznej, a więc pacjenci z zespołem Marfana czy zespołem Loisa-Witza. I proszę popatrzeć, tutaj mamy pacjenta po operacji wszczepienia protezy nadwieńcowej. Tu widzimy zespolenie proksymalne, zespolenie dystalne i olbrzymi tętniak opuszki aorty, który wymaga reoperacji. Czy inny przykład pacjenta po operacji Mentala. Widzimy zastawkę aortalną, prawda, i protezę aorty wstępującej. I proszę popatrzeć, tętniak dystalnego odcinka aorty wstępującej, który przechodzi nam na pług aorty. W przypadku pacjentów, którzy byli operowani z powodu ostrego rozwarstwienia aorty i mieli wszczepioną protezę nadwieńcową, czasami może dojść do powikłania w postaci rozwarstwienia w miejscu zespolenia, prawda, zespolenia proksymalnego w okolicy opuszki aorty. I zawsze, proszę Państwa, trzeba na to zwracać uwagę. Najczęściej ci pacjenci są w obserwacji, jeżeli te rozwarstwienie ulega poszerzeniu, no to oczywiście jest to wskazaniem do reoperacji. I tętniaki ostrym tętnic wieńcowych, a więc u tych pacjentów, u których, prawda, doszło do reimplantacji tętnic wieńcowych, zwłaszcza u pacjentów z chorobami tkanki bocznej, a więc u pacjentów z zespołem Marfana czy zespołem Loisa-Witza, może dochodzić do takiego tętniakowatego poszerzania się tych ujść tętnic wieńcowych. I, prawda, jeżeli te tętniaki są powyżej 10 mm,
lub widzimy progresję powiększania się tych tętniaków w trakcie operacji, to czasami będą one wymagały prawda, zabiegu kardiochirurgicznego. W większości przypadków, prawda, one no, ulega to poszerzeniu, natomiast prawda, te poszerzenie nie jest tak istotne i w większości przypadków ci pacjenci pozostają w obserwacji. Proszę Państwa, pęcherzyki powietrza wokół protezy są normalnym znaleziskiem we wczesnym okresie pooperacyjnym. Tak jak Państwo widzicie na tej rycinie, tak? Na tym zdjęciu widzimy pęcherzyki powietrza w śródpiersiu, prawda? Jest to normalne znalezisko. One zwykle ustępują w ciągu pierwszego tygodnia, natomiast jeżeli one utrzymują się powyżej 6 tygodnia lub doszło do pojawienia się nowych pęcherzyków, to zawsze budzi to podejrzenie zakażenia bakteriami beztlenowymi lub przetoki z oskrzelem lub przełykiem. Jeżeli do tego pacjent ma jeszcze objawy właśnie kliniczne w postaci krwioplucia czy krwistych wymiotów, no to oczywiście ta diagnostyka musi być szybko przeprowadzona po to, żeby prawda, wykluczyć lub potwierdzić takie powikłanie. Obszar tkanek miękkich śródpiersia, krak w śródpiersiu za mostkiem czy przed mostkiem to są częste znaleziska. Mogą być widoczne przez 2-3 tygodnie, zwykle ulegają prawda, regresji. Tak jak Państwo tu widzicie, niewielki taki krwiak, niewielka taka kolekcja krwista wokół protezy aorty wstępującej. Tutaj widoczny krwiak w śródpiersiu. Tutaj oczywiście już jest istotne, czy ten pacjent ma jakieś objawy, czy ten krwiak ma skutki hemodynamiczne, czy nie. I również wielkość jest istotna, bo czasami, tak jak Państwo tutaj widzicie, duży krwiak, prawda, który uciska prawy przedsionek, ten prawy przedsionek jest linijny, prawda, powoduje to zaburzenia, skutki hemodynamiczne i tacy pacjenci muszą być reoperowani. Pamiętajmy również o tym, że z upływem czasu densyjność krwiaka spada, może nam on imitować ropnia i w przypadku wątpliwości, prawda, wątpliwości, możemy tutaj oczywiście wykonywać czy scintygrafię, czy PET. Tutaj oczywiście istotna jest klinika, tak żeby zestawić ten obraz radiologiczny z obrazem klinicznym. Również proszę Państwa, czasami jak będziecie oglądali tych pacjentów po zabiegu operacyjnym, po zabiegach operacyjnych, po wszczepieniu protezy aorty wstępującej, to zobaczycie taki płyn surowiczy wokół graftu, który jest częstym znaleziskiem w badaniu tomografii komputerowej. W większości przypadków związany jest z reakcją alergiczną na materiał protezy, czyli na dakron lub na klej użyty do zespolenia. Po podaniu środka kontrastującego ta kolekcja płynowa wokół graftu nie ulega wzmocnieniu, natomiast utrzymywanie się jej powyżej 3 miesięcy budzi podejrzenie infekcji. Ta niewielka ilość płynu wokół graftu, ona zwykle nie powoduje objawów klinicznych. Jeżeli mamy dużą ilość płynu, prawda, bo tak się zdarza, to może to powodować ból, może dojść do pęknięcia zbiornika płynowego lub on może uciskać graft. Tu Państwo macie przykład właśnie takiego zbiornika płynowego. Pacjent, prawda, badany po zabiegu operacyjnym i w badanie kontrolne po tygodniu, gdzie widzimy zmniejszanie się tej ilości tego płynu. Natomiast ten pacjent jest już kilka miesięcy po zabiegu operacyjnym i widzimy właśnie dosyć dużą ilość płynu wokół tego graftu w badaniu, prawda, bez kontrastu, po podaniu środka kontrastowego w fazie tętniczej, w takiej fazie opóźnionej nie widzimy wzmacniania się ani, prawda, płynu, ani, prawda, tej torebki wokół płynu, w związku z czym wskazuje to na to, że jest to, prawda, taki płyn, jakaś właśnie reakcja alergiczna na protezę dakronową. Zapalenie śródpiersia jest poważnym powikłaniem po operacjach kardiochirurgicznych i zdarza się nawet do 5%, w 5%, prawda, po operacjach kardiochirurgicznych. Śmiertelność jest bardzo wysoka, nawet do 50%. We wczesnym okresie pooperacyjnym mogą być trudności zróżnicowania ze zmianami pooperacyjnymi. Tutaj pomagają nam objawy kliniczne, takie jak gorączka, ból w klatce piersiowej, prawda, sepsa. One wskazują na infekcję. I proszę popatrzeć, tu mamy badanie bez podania środka kontrastowego, taka faza opóźniona, gdzie widzimy, prawda,
powietrze w tej kolekcji płynowej, jak również wzmacnianie się torebki, jeszcze objawy kliniczne, wszystko to sugeruje, prawda, zapalenie śródpiersia. I inny przykład, też pacjentka po operacji kardiochirurgicznej, gdzie Państwo widzicie duży ropień w śródpiersiu, który przechodził, penetrował w kierunku tkanek miękkich, z destrukcją mostka, prawda, z takimi, tu też były widoczne pęcherzyki powietrza. Proszę Państwa, warto rozmawiać z pacjentami, warto pytać, czy pacjentów, czy, prawda, lekarze, którzy przysyłają nam pacjentów na tomografię komputerową, dokładną lokalizację, bo ci pacjenci czasami skarżą się na ból, prawda, na bóle zlokalizowane, i to była pacjentka skarżąca się na ból po stronie prawej, który był zlokalizowany przy mostku. Po zabiegu operacyjnym, zobaczcie, mamy powikłanie w postaci właśnie takiego zapalenia w tkankach miękkich, prawda? Tutaj faza tętnicza, widzimy w fazie, prawda, takiej opóźnionej, że to ulega wzmocnieniu kontrastowemu. I też inna pacjentka skarżąca się na ból, prawda, przy przedniej ścianie klatki piersiowej, w okolicy obojczyka, w tkankach miękkich widoczne są pęcherzyki powietrza. W badaniu takim opóźnionym też widzimy taką kolekcję płynową, taki zbiornik płynowy, który ulega, tkanki wokół, prawda, ulegają wzmocnieniu, ten zbiornik nie ulega. Ryzyko zatorowości płucnej, prawda, występuje u pacjentów po operacji tętniaka aorty, zwłaszcza u tych pacjentów, którzy nie dostają leczenia przeciwczepliwego. Te objawy mogą być niespecyficzne i tutaj czasami musimy wykonać ocenę zarówno aorty, ewentualnych powikłań po zabiegu operacyjnym, jak i ocenę jednoczasowo, czy pacjent nie ma zatorowości płucnej. Tutaj wystarczy zmodyfikować protokół badania tak, żeby mieć zarówno zakontrastowane tętnice, jak i aortę. Modyfikacja protokołu będzie zależała oczywiście od skanera, którym Państwo dysponujecie. Innym powikłaniem pooperacyjnym, czy to po tętniakach, czy innych po zabiegach kardiochirurgicznych, może być krwawienie doopłucnej. Tu Państwo będziecie widzieli taką hipertensyjną kolekcję płynową. Warto tym pacjentom wykonywać badanie po podaniu środka kontrastowego. Czasami zdarza się, że widzimy miejsce krwawienia, prawda? Warto też wykonywać taką fazę opóźnioną, fazę żylną, czy fazę opóźnioną, prawda? Czasami to krwawienie może być krwawieniem żylnym, a tutaj Państwo widzicie, że, prawda, w tej fazie opóźnionej to jeziorko tego kontrastu nam się powiększa. I proszę Państwa, niezrośnięcie mostka jest powikłaniem opóźnionym. One może być związane z infekcją, ale może być również pochodzenia nieinfekcyjnego i do takich czynników, prawda, ryzyka niezrośnięcia się mostka to oczywiście należy starszy wiek, otyłość pacjenta, cukrzyca, niewydolność nerek, sterydoterapia, wcześniejsze napromieniowanie klatki piersiowej. Przy czym pamiętajcie, proszę Państwa, że 50% pacjentów po 6 miesiącach od sternotomii ma niezrośnięty mostek. Za te kryterium rozpoznania niezrośniętego mostka to jest brak wzrostu mostka powyżej 1 roku. I po Państwu popatrzcie, proszę Państwa, tu są właśnie przykłady pacjentów niezrośniętych mostków, prawda, mniejsza odległość pomiędzy połówkami mostka, czy tutaj, proszę Państwa, widzicie większą odległość pomiędzy połówkami mostka. Czasami, proszę Państwa, dochodzi do pęknięcia pętli drucianych. Trzeba też zwracać uwagę, czy te pętle druciane mają ciągłość, czy nie mają ciągłości. Możemy widzieć takie nadżerki na powierzchni żeber i jeżeli mamy przerwę pomiędzy dwoma połówkami mostka powyżej 3 mm, a płynęło już powyżej roku od sternotomii, to wtedy możemy rozpoznać niezrośnięcie mostka. Do innych rzadko spotykanych powikłań, ale dosyć groźnych, należy zapalenie mostka. Może rozwijać się po kilku tygodniach, miesiącach czy latach po operacji. I tu Państwo widzicie nadżerki, destrukcję kostną czy martwaki, prawda? Tutaj możemy nawet oceniać bez podania środka kontrastowego. I podsumowując, powikłania po operacji tętniaka są rzadkie, mogą zostać wykryte przypadkowo u pacjentów bez objawów klinicznych. Znajomość technik operacyjnych jest kluczowa, aby uniknąć rozpoznania normalnych znalezisk po operacji jako patologii, jak również w celu rozpoznania patologii stanowiących zagrożenie dla życia pacjenta.
I proszę Państwa, pacjenci po operacji tętniaka aorty wymagają okresowych kontroli z tego powodu, że powikłania mogą powstawać we wczesnym okresie, ale mogą również pojawiać się w wiele lat po operacji. Bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie.